Witam wszystkich, Tuolo. Dzisiaj na stole zegarek, chiński homaż Seiko Capitan Willard. I słuchajcie, jest to zegar, który ja już noszę od miesiąca, można powiedzieć. I on przez ten czas po prostu zdążył mi się znudzić. Dlaczego? Dlatego, że na tym zegarku tak naprawdę nic się nie dzieje. Mało tego, nie pasują mi te wskazówki, jak zwykle one są za małe. One nawet, słuchajcie, nie maczują z oryginałem tak naprawdę te wskazówki, oprócz tej wskazówki sekundowej. W oryginale te wskazówki były ciutkie grubsze. I to samo było, jeżeli dobrze pamiętacie, w tym zegarku, w tym homażu 62 masa. Tak? Chińczycy po prostu gdzieś tam się pogubili i no nie zrobili tak naprawdę takiego idealnego jakby klona. Nazywajmy rzecz po imieniu. Tylko po prostu no, coś tam próbowali zamieszać, no i to wyszło moim zdaniem troszkę śmiesznie. I to samo mamy tutaj w tym zegarku. Słuchajcie, zegar jest ogólnie fajny, żeby tam nie mówić, że tutaj jest jakaś lipa i tak dalej, nie? No, widzicie z tyłu tutaj sprzęt, który jest poskładany. On służy do tego, żeby zaraz sobie tutaj, że tak powiem, przerobić ten zegarek. W sumie z taką myślą tak naprawdę kupiłem ten zegar, żeby zrobić z niego po prostu jakiegoś swojego moda i nic więcej. I tym się też za chwilę zajmiemy. Natomiast chciałem właśnie powiedzieć parę słów na temat po prostu tego wypustu. Przede wszystkim firma Tandorio, firma znak towarowy Tandorio, sklep się nazywa mywatch.com, coś takiego. Po prostu wypuściła ten zegarek jakby z trzema rodzajami touch, a tak naprawdę z sześcioma, bo są trzy wersje kolorystyczne, czyli mamy czarny, mamy niebieski i mamy ten zielony, który tutaj widzicie. Oprócz tego każda z touch ma lub nie ma loga pod godziną 12 z tej firmy Tandorio. Czyli to, co Wam kiedyś pokazywałem wcześniej, po prostu na wcześniejszych materiałach tych zegarków, które tam zakupiłem. Co tutaj dostajemy? Przede wszystkim mamy kopertę ze stali nierdzewnej. Ciężko powiedzieć, czy to jest 316L, czy jaka. Oni tutaj tego nie podają. Oczywiście mamy szafir. Oczywiście mamy bardzo dobre spasowanie tutaj tych wszystkich elementów i właśnie dlatego między innymi uważam, że to jest najlepsza firma w tej chwili zegarkowa chińska, jeżeli myślicie o jakimś modowaniu, jeżeli myślicie o jakimś tam rozwijaniu swojego projektu. Wydaje mi się, że niebrandowane rzeczy są tego jak najlepszym, że tak powiem, przykładem i po prostu tutaj jest duże pole popisu do tego, żeby zrobić swój własny projekt i nawet go obrandować po swojemu, więc moim zdaniem firma Tandorio robi naprawdę dobre rzeczy. Te steelwatche i inne takie, które Wam wcześniej pokazywałem, one jednak mają tutaj, wiecie, te swoje takie na koronkach czy gdziekolwiek, to trzeba później ścierać, kombinować, bez sensu. A tutaj mamy po prostu sterylny produkt i jest fajna sprawa. Poza tym jakość jest bardzo dobra, części są bardzo dobre, w środku mamy mechanizm, oczywiście Seiko, tu mamy NH35, czyli jest to mechanizm, który ma 21 600 wachnięć, czy tam uderzeń na godzinę, więc jest to na chwilę obecną prędkość pracy taka wystarczająca moim zdaniem, więc naprawdę tutaj dostajemy naprawdę fajne, że tak powiem, bardzo fajny produkt za śmieszne pieniądze, ponieważ ja ten zegarek kupiłem w cenie 234 zł z groszami tak naprawdę. Tam była jakaś promocja oczywiście i ta cena była z około 300 zł zrzucona właśnie na tak nisko. Słuchajcie, te promocje one się najczęściej zdarzają wtedy, kiedy te wszystkie firmy zegarkowe w jednym momencie jakby wypuszczają ten sam model zegarka, tak? Czyli każda firma wypuszcza tego kapitana Willarda, one się tam różnią jakimiś szczegółami, no i walczą między sobą o klienta właśnie, robiąc jakieś takie przeceny. No i tutaj akurat staje się, że Adidas Dive zdaje się miał tańszy ten zegarek, ale był oczywiście obrandowany niestety, a ja chciałem niebrandowany, dlatego zapłaciłem tam, nie wiem, 10 zł więcej, żeby sobie właśnie ten zegarek tutaj sprawić. Słuchajcie, zegar jest dosyć nietypowy. Ja bardzo długo się przymierzałem do zakupu tego zegarka i co mnie tutaj odrzucało, to, że ta koperta nie jest symetryczna. Tak jak widzicie, tutaj jest taki specyficzna, taka garda tutaj na tą naszą koronkę. Koronka jest na godzinie 4,1 zdaje się. I tutaj właśnie jest ten problem,
że ta koronka właśnie jest w ten sposób obudowana, co wpływa znacząco po prostu na kształt tej koperty i ta koperta, tak jak wcześniej powiedziałem, nie jest symetryczna. Niektórym to będzie przeszkadzać, dla niektórych to będzie po prostu fajny, fajny, niespotykany po prostu wzór i w sumie gadżet, tak? Akurat tutaj w tej kopercie długość, szerokość między uszami to jest 20 cm, oryginał miał 20 cm, 20 mm, czyli 2 cm, oryginał miał 19 mm, tak niestandardowo, a tutaj mamy 2 i tu spokojnie możemy sobie zmieścić jakby każdy rodzaj paska bądź bransolety. Pozostałe wymiary są praktycznie standardowe, więc tutaj nawet nie ma co, że tak powiem, podawać. Nie pamiętam, jaka jest masa zegarka, będę musiał po prostu zerknąć gdzieś tam na rozpiskę sprzedawcy, ponieważ Tandorio podaje akurat tutaj dobre te wymiary. Tutaj mamy akurat 44 mm szerokości tej koperty, a na długość zdaje się, zaraz Wam powiem, bo już zapomniałem, długość między uszami tu mamy 47 mm mamy, więc słuchajcie, wymiary są kompaktowe. Moim zdaniem do tego typu zegarka trzeba mieć troszkę szerszy nadgarstek, żeby to wyglądało spoko. Natomiast jeżeli tutaj się będzie coś kłócić, właśnie tutaj ta niesymetria, że tak powiem, zwraca na siebie większą uwagę niż na to, że ten zegarek jest za szeroki, za duży po prostu do naszego nadgarstka. Więc po prostu no, tak mi się wydaje, że po to jest właśnie ten zabieg tutaj z tą nieproporcjonalnością w tym miejscu, żeby właśnie, że tak powiem, można było ten zegarek nosić na troszkę węższym nadgarstku. Słuchajcie, mamy tutaj bransoletę. Ta bransoleta jest spoko, ale ma ten wzór taki klasyczny, ten stary wzór, w którym te ogniwa środkowe, one nie były takie szerokie i wąskie, takie szersze po prostu jak w tych zegarkach, które mają teraz te bransolety. Czyli te, tutaj można powiedzieć, te ogniwa, one są takie po prostu klasyczne, tak? Tak jak widzicie, one są tak lekko szczotkowane, już się zdążyły porysować. Podejrzewam, że ogniwa są troszkę gorszej stali niż tutaj ta koperta. I endlinki są pełne i one tutaj są dobrze osadzone, tutaj nie ma żadnych luzów, jakichś dziwnych rzeczy, nic się takiego nie dzieje, aczkolwiek nie wypinałem żadnego endlinka, więc nie wiem, czy wpięcie go z powrotem nie spowodowałoby jakiegoś jego złego ustawienia, tak jak często jest po prostu w zegarkach, tak, że wypięcie tego endlinka później powoduje to, że bardzo ciężko jest go po prostu jakby tam wepchnąć z powrotem na to miejsce i tak często właśnie miałem z tymi chińskimi zegarkami. Natomiast tutaj w tym przypadku nie dotykam tego, nie zabieram się do tego i tyle. Tutaj jest taki problem mały. Chodzi o to, że ten krawędź tutaj tego linka, ona tutaj kłóci się jakby z krawędzią tego endlinka. I tutaj jest taki, zobaczcie, taki przeskok jest, widzicie? To jest taki przeskok i on jest spowodowany tym, że tutaj właśnie jest między nimi jakiś konflikt, jeżeli chodzi tak naprawdę o rozmiar. A tak poza tym ta bransoleta jest całkiem w porządku. Zapięcie bransolety tutaj. Słuchajcie, ja tutaj dałem swoje zapięcie dokupione. To kosztowało 25 zł to zapięcie, czy jakoś tak. Więc wydatek dosyć znaczny, tak? Za 25 zł to można kupić jakąś taką podstawową bransoletę na AliExpress. Natomiast tutaj jest zakupione takie zapięcie. Dlaczego? Dlatego, słuchajcie, że mnie bardzo ciężko było, w ogóle chyba pierwszy przypadek taki miałem z zegarkami, akurat w przypadku tej bransolety, że bardzo ciężko było mi dobrać długość po prostu tej bransolety do obwodu swojego nadgarstka i nosić w taki sposób zegarek, w jaki po prostu lubię. Więc niestety wcześniej była takie zapięcie z mikroregulacją na 3 otwory i to zapięcie niestety ono mi nie pasowało w żaden sposób, nie zapewniało mi tego właśnie ustawienia, że tak powiem, do jakiego jestem przyzwyczajony. Natomiast musiałem właśnie wsadzić taką troszkę dłuższą, że tak powiem, troszkę z większą regulacją, mini regulacją po prostu tych otworów. I tak nadal mam źle ustawioną, muszę jeden link ściągnąć i kawałek jakby cofnąć, ponieważ no tutaj mam 6 akurat otworów, więc jest, że tak powiem, opcja na to. Ta bransoleta, to zapięcie tak naprawdę jest bardzo fajne, polecam. W niewiele firm to sprzedaje, tutaj mamy, zobaczcie, tu jest chyba z 2 mm grubości tej blachy, więc to jest naprawdę takie solidne, fajne i bardzo fajnie to się zapina i po prostu jak będziecie widzieć ten rodzaj zapięcia, jeden albo dwa sklepy to tak naprawdę mają, to po prostu nawet nie muszę Wam żadnego linku dawać, po prostu możecie to śmiało kupować, tym bardziej jak zobaczycie tam, że jest moja recenzja, bo najczęściej moje recenzje, że tak powiem, są wybierane.
robię dużo zdjęć, opisuję po prostu tak, jak trzeba i sprzedawcy chyba w ten sposób to doceniają, że gdzieś tam jestem wyróżniony zawsze w taki sposób, że te moje oceny tych przedmiotów najczęściej są w polecanych. Dobra, słuchajcie, trzeba byłoby teraz zrobić pauzę, otworzyć zegarek i zająć się modowaniem. Tak jak wcześniej wspomniałem, mam tutaj pomysł na projekt, natomiast nie chciałbym zmieniać, że tak powiem, wybarwienia tej tarczy. Chodzi mi o to, żeby ona została zielona tak naprawdę. I tutaj mam dwie opcje. Pierwsza opcja to jest, tutaj mamy dalej tego sandboosta, tak jak widzicie, bardzo ładna tarcza. I tylko niestety jest mały problem, ponieważ ona nie ma uszów, tak jak widzicie, na tą godzinę 4,1. I niestety tutaj mamy lipkę, bo mamy na 3,8 i 3,0. Natomiast tutaj tarcza zakupiona od Tandorio oczywiście. Ma tą taką fakturę bardzo ładną. Tutaj oczywiście ona jest wzorowana na tej linii Manta Ray od Seiko. Tak jak widzicie, tylko nie ma tego oznaczenia na druku, ale akurat to nie przeszkadza. Tutaj główne skrzypce będą właśnie grały tutaj te manty i jakieś fajne wskazówki, które tutaj, że tak powiem, dopniemy, a wskazówek akurat do tego typu tarczy mamy dużo, ponieważ wybarwienie tych indeksów tutaj jest takie jak paznokie dziadka, takie lekko żółtawe, natomiast tutaj w tej tarczy mamy niestety wybarwienie białe i do białego wybarwienia będę miał tylko i wyłącznie te wskazówki, tak, czyli te SKX-owe, z czarnym, po prostu czarna obwódka, w środku jest białe pole luminescencyjne. Natomiast tutaj w tym przypadku akurat mam cztery tak naprawdę możliwości wyboru i wszystkie cztery są bardzo fajne i będą pasować. Tutaj mamy najbliżej zbliżonej tej klasycznej, jeżeli chciałbym tutaj montować akurat do tej tarczy. Natomiast do tej tarczy ona też podejdzie, bo ona też jest taka lekko żółtawa. Tutaj mam dwie takie, troszkę inne kształty. I też powinny pasować. Więc no zobaczymy. Wyciągniemy, słuchajcie, mechanizm. Zobaczymy, jak ta tarcza. Ściągniemy sobie te wskazówki, ściągniemy tarczę. Zobaczymy, jak wygląda tutaj wnętrze. I wtedy postanowimy. Więc ja robię pauzę i zaczynamy rozkręcać zegarek. Słuchajcie, zauważyłem, że jak kupujecie te zegarki od Tandorio i one najczęściej są już reklamowane, że one mają 200 metrów wodoszczelności tak naprawdę. Zauważyłem, że strasznie mocno skręcone są już tutaj te dekle. Po prostu no, oni zaczynają robić już zegarki takie, słuchajcie, odporne na wodę, tak? To już nie jest pic i fotomontaż, tylko te zegarki już naprawdę są, ja już oczywiście sobie wcześniej poluzowałem ten dekiel przed, poza kamerą. I ostatnio pamiętam, jak kręciłem przy Tytanie, to strasznie zjechałem po prostu tutaj ten dekiel, bo też ja myślałem w ogóle, że ona jest zaklejona, tak? Myślałem, że ona jest po prostu zaklejona i nie mogłem tego odkręcić. Natomiast w tym przypadku, no, postanowiłem kupić sobie taki klucz. Zresztą ten klucz widzieliście już na unboxingu którymś tych rzeczy zegarkowych i wydaje mi się, że ten klucz jest spoko. To jest spoko i na spokojnie możemy tutaj, że tak powiem. No i dobra, słuchajcie, mamy nasz mechanizm. Oczywiście tutaj mamy naszego NH35A. Tak jak widzicie, wszystko jest w porządku. Uszczelka jest taka dosyć gruba jest. Wydaje mi się, że to jest grubsza uszczelka niż pół milimetrowa. No i co? Wykręcamy tutaj, słuchajcie, tą naszą koronkę. Ściągamy tutaj ten element. Źle mi się nakręciła tutaj. Naciągnęła mi się ten kondonek na palec. Spróbujemy go jeszcze raz nałożyć. Chodzi o to, żeby tutaj było ciasno. O, jest troszkę lepiej. Dobra, mamy to. Dobra, mamy to. Słuchajcie, jak otwieracie zawsze kopertę zegarka, warto byłoby po prostu jeszcze co zrobić. Oczywiście oprócz nasmarowania wszystkiego, można byłoby jeszcze tutaj przesmarować te nasze łożysko rotora, jak najbardziej. Posmarować uszczelki i zrobić po prostu taką obsługę,
która by tak, że tak powiem, zapewniała nam tutaj i regulację oczywiście mechanizmu, chociaż Tandorio ma dobre mechanizmy, tu nie ma co narzekać. No i co, wyciągniemy sobie po prostu, tak? Wyciągniemy sobie to, przełożymy. Zobaczymy, jak tutaj te sprawy się mają. No, jest dosyć ciasno osadzony. Spróbujemy sobie tutaj pensetą to jakoś przesunąć. Zawsze, słuchajcie, trzeba to delikatnie obruszyć, zobaczyć, jak to będzie siedzieć. Możemy wyciągnąć sobie tą uszczelkę, żeby ona tutaj, jeżeli jest nasmarowana, żeby ona w jakiś sposób nam tutaj mechanizmu nie dotknęła. Ja wątpię, czy on sobie tak wyjdzie po dobroci, bo nie, to tak nie wyleci. Chciałbyś kolego, ale to tak nie działa. Ale ciasno, słuchajcie, patrzcie się. Ojejku, strasznie dużo siły trzeba użyć, żeby ten pierścień plastikowy przekręcić. Strasznie dużo tutaj siły. Słuchajcie, lewo, prawo, góra, dół. Wypychać w jedną stronę, ale tak, żeby pozycjonować go już w taki sposób do wyjęcia. No i dobra, mamy to. Tutaj mam taki gwizdzik, ale wyleciał brzydko. Ale cóż, dobra, mamy to. Są tutaj jakieś paprochy, mi się wydaje, od środka, więc one się tutaj znajdują i trzeba je tutaj wydmuchać. Ja tu gdzieś gruchę miałem, o. A sobie tutaj to wymontujemy. No i dobra. Zakrywamy, słuchajcie, dekiel, tak żeby tutaj jakieś paprochy nam przez ten czas nie wleciały. Odkładamy kopertę do tyłu i zobaczymy tutaj, co teraz. Montujemy tą naszą koronkę serwisową. Tutaj gdzieś pudełko było. Ja zupełnie, słuchajcie, zapomniałem, że tutaj koronka jest tak nisko osadzona i próbowałem ją tutaj wsadzić przy okienku godziny trzeciej tego datownika. No i się troszkę tutaj zdziwiłem. Dobra. Przestawimy sobie tutaj teraz te nasze wskazówki. Okej. I zdemontujemy je. Tego nie lubię, bo ostatnio jakoś nie mam szczęścia do demontażu wskazówek. I zawsze mi się gdzieś coś tutaj, że tak powiem, uszkodzi. Gdzieś tam jakiś ślad zostanie na tarczy czy coś. Po prostu nie wiem. Nie idzie mi to coś ostatnio. Ale tak czasami po prostu jest, że czasami na niektórych tarczach ta emalia jest po prostu taka delikatna, że wystarczy ją delikatnie dotknąć w jednym miejscu i ona już po prostu jest, że tak powiem, uszkodzona. No i dobra, słuchajcie, mamy to, wskazówki sobie zeszły. Wskazówki zeszły, chyba jest ok. Jeszcze tutaj dmuchniemy sobie na tą tarczę. Słońce zaczyna mi się tu świecić, mamy zachód słońca. I słuchajcie, to jest jakaś taka drabinka w stronę pomiędzy śrubą tutaj, tą główną, znaczy śrubą główną, pomiędzy okienkiem a środkiem tarczy mamy taką małą drabinkę, ale to jest po prostu jakieś zabrudzenie. Dobra, zobaczmy teraz, jak to wygląda. Tutaj spróbujemy to podważyć. Ściągnąć po prostu, spróbujemy tą tarczę. Ja wiem, że oni czasami naklejają te tarcze. Że one są klejone. Tutaj zobaczymy, czy wykorzystali klej, czy mamy po prostu uszy. Czasami tarcza po prostu nie ma uszu na tej godzinie i używają właśnie tych takich małych wlepek, które wam już kiedyś pokazywałem. Ale tu chyba wydaje mi się, że mamy jednak uszy normalnie. I byłoby fajnie, jakby były uszy. Ale to trzyma. Tak, słuchajcie, mamy uszy. I zobaczcie teraz, uszy są, znajdują się bardzo blisko tutaj tego okienka daty. I teraz ja nie wiem, czy to, co ja założę, będzie tutaj, że tak powiem, banglać. Więc no zobaczymy sobie tutaj, co się będzie działo. Ogólnie to
lepiej jakby sprzedawali pierścienie, które dałoby się, że tak powiem, przesuwać, przekręcać i wtedy by nie było problemu. Zobaczcie, tutaj mamy od tego okienka daty bardzo daleko to ucho. Widzicie tutaj? Tu na tej tarczy wyżej Was to ucho jest blisko okienka, tutaj daleko i tutaj jest też lipka. Więc ta tarcza niestety sobie pójdzie. Oczywiście można byłoby ją zamontować, ale trzeba byłoby ją przykleić po prostu do tego pierścienia. A tutaj mamy, zobaczcie, prawilne okienko i tyle, tak? Mhm. Czyli trzeba będzie po prostu usunąć te dwa z góry i te dwa z góry, te dwa z dołu i te dwa z góry. I powinno być ok. I tak też zrobimy. Słuchajcie, osadzamy tutaj tą tarczę i do niej będziemy robić po prostu osadzać wskazówki z racji tego, że no mamy dosyć duży tutaj, duże, dosyć pole popisu i tu powinno dosyć fajnie nam to banglać. Więc co? Ucinamy sobie tutaj uszy. Ucinamy kolejne uszy. I tyle. I teraz słuchajcie, mamy już tutaj to gotowe do osadzenia. Teraz trzymajcie kciuki, zobaczymy, czy okno daty wypadnie w tym miejscu, w którym ma wypaść. Są jeszcze, słuchajcie, takie tarcze, które posiadają uszy na 4,2. I ja nie wiem, kurczę, czy rzeczywiście tarcze takie są, czy one są klejone, te tarcze po prostu do... Czy te tarcze posiadają uszy po prostu w tych miejscach, czy one są klejone. O, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, słuchajcie, mamy to. Mamy nową tarczę osadzoną. Oczywiście ona zostanie dociśnięta. Jeszcze tutaj sobie to dociśniemy. Pamiętajcie, żeby nie za mocno. Po prostu ona ma tutaj fajnie osiąść, ułożyć się i to jest tak naprawdę tyle. Matowa, mam nadzieję, że ona tu będzie fajnie współgrać. Można byłoby jeszcze tamte pozostałości podszlifować delikatnie, żeby one tutaj nie przeszkadzały w jakiś sposób, ale wydaje mi się, że tutaj tarcza bardzo ładnie się osadziła i one tutaj jakby nie biorą żadnego udziału, akurat zostały dosyć fajnie ciasno, krótko przycięte. Dobra, wskazówki. Słuchajcie, z tymi wskazówkami to byłoby fajnie, gdyby tutaj te obramówki indeksów były złote. Złoty kolor bardzo fajnie pasuje do zielonego koloru i one by tu się naprawdę fajnie uzupełniały. Ja mam takie sety wskazówkowe złote po prostu z tym kolorem wypełnienia, jaki tutaj widzicie. I one podejrzewam też by mogły pasować. Wtedy należałoby ewentualnie pomyśleć coś o jakimś insercie na zewnątrz do bezela, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi kolorystycznie. Natomiast na co chciałem wcześniej zwrócić uwagę, to na to właśnie, że te wskazówki, które były oryginalnie tutaj dołączone do tej koperty, do tego zestawu, do tego setu, one były naprawdę bardzo, bardzo takie malutkie i one były minimalistyczne, w związku z czym moim zdaniem one były troszkę takie zbyt grzeczne, zbyt małe i one nie pasowały w żaden sposób tutaj właśnie do tego, co tutaj będziemy robić. Natomiast w tym przypadku, na chwilę obecną, to jest oryginalny set, który był dołączony, wskazówek, który był dołączony tutaj do tej tarczy, bo to było kupione jako całość, jako komplet. Nie wiem, czy uda mi się tutaj przerzucić akurat tą minutową. O, a to jest minutowa do tego. I można powiedzieć, że to jest jakby stąd, tak? To by pasowało. Tu jest fajna sprawa, wszystko jest przejrzyste. Oczywiście wskazówka sekundowa będzie miała też taki trójkącik, strzałkę. To jest ta, którą tutaj widzicie. Kolejnym setem, który chciałem Wam pokazać, to jest, słuchajcie, taki set. I tak jak widzicie, tutaj w tym przypadku wskazówka godzinowa jest naprawdę duża. Wskazówka minutowa jest cieńsza. Ona potęguje po prostu tą wielkość tej wskazówki godzinowej. No i wskazówka sekundowa, tak jak widzicie, ona jest tutaj taka żółta. W sumie można byłoby to połączyć nawet z jakąś złotą, tak? Więc tak jak widzicie, żółta, złota, ona będzie pasować do zielonego, natomiast tutaj te dwie wskazówki, że tak powiem, one tutaj też mogłyby znaleźć swoje miejsce i też by fajnie tutaj się to zgrywało.
I teraz możecie powiedzieć, że ona jest za duża, tak? Że pierwsze wasze tutaj doznanie jest takie, że ona jest za duża, ale pamiętajcie, że tutaj jeszcze przychodzi koperta zegarka, która jest jeszcze większa, tak? Więc moim zdaniem ta wskazówka tutaj, ona nie jest za duża, ona będzie tak naprawdę pasować. I przy składaniu zegarków, przy dobieraniu wskazówek do tarczy musicie o tym pamiętać, że nie dobieracie wskazówek do samej tarczy, tylko do całości po prostu zegara, tak? I czasami to, co wydaje wam się, że jest za duże albo niepasujące, może okazać się, że tak powiem, bardzo dobre. Pamiętajcie, żeby wskazówki nie były za małe, tak jak było to w tym wcześniejszym komplecie, tak? Mieliśmy po prostu dużą tarczę, duży zegar, duże indeksy nakładane, a wskazówki były takie cieniutkie po prostu i one no, nie pasowały wizualnie moim zdaniem w żaden sposób właśnie do tego zestawienia. Dobra, jeszcze jeden set wam pokażę, może dwa. Mamy, słuchajcie, jeszcze jeden set. Te wskazówki, one też są fajne. Oczywiście wybarwienie jest to samo, one tutaj będą pasować jak najbardziej. Te wskazówki też pochodzą z tego samego sklepu, tylko od innej tarczy po prostu. I one też tutaj, że tak powiem, fajnie się prezentują. Też spokojnie można byłoby te wskazówki założyć i, że tak powiem, jak na razie one tutaj, że tak powiem, dobrze wyglądają. Tak? Ta godzinowa wskazówka, ona nie jest jakaś przesadnie wielka. Ta minutowa wskazówka jak najbardziej odpowiada tutaj tym indeksom, więc moim zdaniem to byłby też trafny wybór. No i jeszcze pokażę wam dwa sety. Słuchajcie, ten set jest taki troszkę bardziej ekstrawagancki. Tak jak widzicie, tutaj mamy złote wskazówki. Mamy taki trójząb w kształcie zamiast po prostu wskazówki sekundowej. I tutaj właśnie to jest to, co wam mówiłem, że gdyby te wypełnienia tych indeksów, te ramki, przepraszam, tych indeksów, one byłyby w tym takim złotym kolorze, no ta tarcza byłaby po prostu ekstra rewelacyjna, natomiast no tak niestety nie jest. Można byłoby to założyć? Oczywiście, że tak, jeżeli byśmy mieli złote elementy na insercie bezela, tak, ale niestety nie mamy takich. Zamówiłem, tam coś idzie, zobaczymy jak przyjdzie, czy będzie pasować, bo tam w bezel ma troszkę inny rozmiar niż pozostałe jakieś SKX-y, więc tutaj jakby można było się wstrzymać, ale w razie czego jest taki zestaw, możemy tutaj spróbować montażu złotych elementów jak najbardziej. I jeszcze jedna rzecz, tutaj pojawia się nowy kolor, czyli mamy końcówkę tych wskazówek, mamy czarną i ten czarny właśnie jakby dyskwalifikuje nam tutaj te wskazówki z tego naszego setu, ponieważ my w naszym zegarku, na naszej tarczy, na naszej kopercie nie mamy czarnych elementów niestety i one tutaj nie będą, że tak powiem, ze sobą gadać, nie będą pasować i ten czarny zawsze gdzieś tam będzie się rzucał w oczy, coś nam będzie przeszkadzało, ale nigdy nie będziemy wiedzieć na pierwszy rzut oka, co tak naprawdę będzie nam przeszkadzać. I słuchajcie, ostatni set wskazówek, też ekstrawaganckie, można powiedzieć, super takie ordynarne, rzucające się w oczy, złote wskazówki, z bardzo dużą tą taką bazą, tutaj widzicie od spodu, strasznie duże te elementy są. I tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli tutaj byśmy mieli złote te indeksy w jakiś sposób, te wskazówki też mogłyby się tutaj znaleźć i one, że tak powiem, mimo tego, że one są takie duże, przesadzone, spokojnie będą pasować do tej koperty takiej właśnie przesadzonej, która ma po prostu strasznie dużo tej stali na sobie i te wszystkie takie duże elementy, one tutaj będą jak najbardziej pasować. No natomiast w tym przypadku, tak jak wcześniej wspomniałem, te wskazówki tutaj, ten nasz zegarek, no nie ma tych złotych elementów i niestety musimy zrezygnować. Czyli sami widzicie, jak tak naprawdę tarcza zegarka, jak zegarek byłby się zmieniał z różnym tak naprawdę dodatkiem wskazówek, tak? Jak po prostu kształt, kolor wskazówek, że tak powiem, zmieniają oblicze tego naszego czasomierza i po prostu no tutaj pamiętajcie, jeżeli będziecie planować sobie jakieś swoje własne sety, zastanówcie się trzy razy, zanim nakupicie sobie różnego rodzaju dupereli i będziecie po prostu później to gdzieś tam kisić. Natomiast no fajnie jest to mieć i przymierzyć i zobaczyć, tak? Przydałaby się też jakaś aplikacja taka na telefon, dzięki której byśmy mieli jakieś tam różne rodzaje wzorów, tarcz, wskazówek i tak dalej, byśmy sobie za pomocą aplikacji sprawdzali, dorzucali i tworzyli własne sety, super sprawa by to była. Także ja tutaj za chwilę podejmę decyzję, prawdopodobnie będzie to pierwszy lub trzeci, zdaje się, set i, no i po prostu zabieram się do składania, bo za chwilę nie będę miał światła w pokoju, więc jedziemy dalej.
Słuchajcie, ja zdecydowałem się na ten zestaw. Wydaje mi się, że on będzie fajny. Ogólnie jestem ciekawy po prostu, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że ta wskazówka godzinowa, tak jak wcześniej wspomniałem, nie będzie za duża i jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście zostańcie, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A oczywiście w komentarzu możecie napisać set, który wy byście po prostu u siebie na waszym miejscu wybrali po prostu. To mnie ciekawi. Ciekawią mnie po prostu wasze gusta, tak? To wy sami byście tutaj, że tak powiem, wybrali, postanowili i jak widzicie, już się robi ciemno. Już się robi ciemno. Ja już tutaj, tu już jak luma zaczyna mi świecić, słuchajcie, na tej wskazówce to jest podpowiedź, że po prostu mamy bardzo fajnie, słuchajcie, osadziła się ta wskazówka. Jeszcze ją dociśniemy, tylko sobie sprawdzimy, czy jak ona tutaj na tej godzinie będzie nam pracować. Godzinie 12 przy zmianie tutaj naszej. No i jest elegancko. Dobra, możemy ją jeszcze raz docisnąć i montujemy wskazówkę minutową. Oczywiście też zrobiliśmy sobie rundkę, żeby sprawdzić, czy ona tutaj nie będzie haczyć nam o jakieś indeksy. I jak widzicie, jest tutaj sytuacja jak najbardziej zdrowa. Nie ma się, że tak powiem, do czego tutaj przyczepić, tak? Czyli mamy fajną sytuację. To mi się podoba. Dobra, zakładamy wskazówkę minutową. Wskazówka minutowa jest troszkę taka jakby cieniutka i możemy na samym końcu wykorzystać wskazówkę sekundową, która pochodziła z tego zestawu, ponieważ tutaj na tej wskazówce sekundowej mamy element czarny, tak? Ciekawe jest to, bo ona była dodana po prostu do tego setu, ta wskazówka tutaj sekundowa żółta, którą widzicie tutaj w tym zestawie, ona była dodana normalnie do tego setu. Czyli ktoś coś tutaj albo namieszał, albo po prostu tak miało, że tak powiem, być. I sobie tutaj zaraz założymy tą naszą wskazóweczkę. Zaraz ona się tutaj osadzi. Ciśniemy sobie ją tutaj elegancko. Słuchajcie, z tymi wskazówkami to się nie ma co spieszyć tak naprawdę, bo często jest tak, że jak człowiek się spieszy, to może coś sknocić. A ja tu jeszcze mam kamerę przed. Słuchajcie, ja to zrobię tutaj za chwilę poza kadrem, bo ja tak naprawdę nic nie widzę. Dobra, słuchajcie, założona jest. Staram się ją tak delikatnie docisnąć. Wydaje mi się, że jest prawidłowo osadzona. Tak, jest prawidłowo osadzona. Słuchajcie, jest ok. Teraz ją jeszcze dociśniemy tutaj delikatnie i zajmiemy się po prostu wskazówką sekundową. Wskazówkę sekundową niestety trzeba już osadzać, wiecie jak. No. Jeszcze sprawdzimy sobie tutaj ich zależność. One nie mają kontaktu ze sobą. Super. Super raśnie, jakby to powiedział. Elegancko jest. Dobra, słuchajcie, wskazówka sekundowa, sam koniec. I teraz będziemy mieć mały dylemat, bo wskazówka sekundowa jest biało. Czerwona, tak? I taka była też oryginalnie wsadzona, ona się odróżnia. Ale tutaj możemy jeszcze coś pokombinować z innych zestawów. Poszukamy sobie takiej właśnie, która będzie miała tutaj to żółte takie wybarwienie. Oczywiście możemy wziąć z tego tutaj zestawu, który był oryginalny, natomiast końcówka nie będzie nam tutaj jakby się nie będzie nam pasować tutaj do tego naszego zestawu. Więc ja tutaj robię pauzę i zaraz coś znajdę. Słuchajcie, znalazłem dwie wskazówki, które będą kolorystycznie pasować i ta na dole to jest oryginalna, czyli ona będzie pasować, bo ona ma ten kolor, taki odcień zielony, ona z drugiej strony wygląda jaśniej, ona była po prostu, że tak powiem, na drugą stronę przerzucona. I tutaj znalazłem jeszcze z innego zestawu, czyli z tego takiego klasycznego, co chciałem wsadzić tam, który też by pasował, znalazłem taką, z taką igłą jeszcze na końcu, ona jest trochę krótsza. Zobaczcie, one czym się różnią, tak? I wydaje mi się, że ta wskazówka sekundowa, ona tutaj będzie dosyć fajnie wyglądać. Fajnie powinna się tutaj zgrywać z tą całą resztą. Więc po prostu będziemy ją montować i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
No i zobaczcie, jak to wygląda. Mechanizm tutaj już dostał wskazówki i one sobie tutaj, że tak powiem, banglają. Sobie przedstawimy tutaj godzinę. Oczywiście stop sekundę mamy. I wskazówka sekundowa sobie tutaj ożyła i one sobie tutaj pracują. Wydaje mi się, że zakończenie tych wskazówek, że tak powiem, jest jak najbardziej tutaj zgadzające się. No i moim zdaniem można już tutaj demontować ten wałeczek, tą koronkę tutaj serwisową i osadzać zegarek, po prostu osadzać mechanizm w kopercie, tworząc no, zegarek, tak? Czyli dociskamy jeszcze tutaj, dociśniemy jeszcze sobie tutaj tą wskazóweczkę i puścimy jeszcze ją, zobaczymy sobie, jak ona jest tutaj wysoko, ale ja widzę, że ona tutaj nie ma kontaktu żadnego z innymi wskazówkami i za chwilę, że tak powiem, kończymy materiał i zobaczymy sobie, poddamy ocenie tą naszą pracę. Słuchajcie, jeszcze chciałem sobie zebrać tutaj te zabrudzenia ze wskazówek, ale okazuje się, że tutaj ta wskazówka sekundowa, ona ma tutaj z tyłu, jak widzicie, niestety to jest jakieś zadrapanie, ale to zadrapanie powstało w pudełku. Ja tego zadrapania nie zrobiłem, ono już było po prostu, ja myślałem, że to jest jakieś zabrudzenie tak naprawdę i tyle. Dobra, demontujemy tutaj ten nasz wałek, jeszcze sobie zobaczmy, jak tu luma wygląda. Wskazówki świecą jaśniej niż tarcza, więc jest, że tak powiem, dopuszczalne. Ostatnio tam jakiś kolega mi napisał pod filmem, że tak nie powinno być na odwrót, tak? Czyli wskazówki nie powinny być słabiej luminescencyjne niż, nie powinny słabiej świecić niż indeksy na tarczy. No i okej, tak mniej więcej tutaj jest i zabieramy się tutaj do demontażu tego naszego tutaj wałeczka. Wałeczek oczywiście mamy tutaj jak najbardziej. Wiecie, możecie to robić, ja to robię różnie. Czy oprę tutaj tą wykałaczkę o stół, czy mam zegarek na krawędzi tarczy. Nie ma to żadnego znaczenia. Ważne, żebyście po prostu tutaj nie dotykali tej wskazówki, bo teraz no niestety ta stop sekunda nam nie działa i ta wskazówka sekundowa, ona sobie tutaj wędruje. Dobra, słuchajcie, bierzemy teraz naszą kopertę. Jeszcze raz do niej zaglądamy, sprawdzamy, czy tutaj nie ma żadnych paprochów, innych takich rzeczy. Słuchajcie, w tej naszej kopercie mamy ten chapter ring, tak jak widzicie, on jest zielony, matowy. No i tutaj jego, podejrzewam, dopiero będziemy demontować po demontażu oczywiście szkła, a zanim zdemontujemy szkło, oczywiście ten insert. Tak jak widzicie tutaj w tym insercie, który jest ceramiczny, niestety nie mamy tutaj żadnych czarnych elementów i nie mamy żadnych złotych elementów. To jest właśnie to, co Wam mówiłem, że te wskazówki z takich rzucających się w oczy setów, no one by tutaj nie pasowały tak naprawdę i niestety nie jesteśmy w stanie tutaj tego, że tak powiem, wsadzić, aczkolwiek ja się dziwię, że do tej pory nie pojawiły się jakieś takie ciekawe sety właśnie wykorzystujące to zestawienie tego koloru złotego, tak? No i z tej strony jest ten paproch znowu. Słuchajcie, czasami jak wyciągacie zegarek, gdzieś tam się coś porusza, to jakiś pod tego chapteringa potrafią jakieś po prostu syfy wyjść i tak po prostu się niestety dzieje. Teraz sobie tutaj to wsadzimy. Słuchajcie, tutaj pamiętamy cały czas, że gniazdo ma być w miejscu tutaj tego kanału na tą naszą. I jeszcze sobie tutaj przesmarujemy. To jest coś, co ja od niedawna zacząłem robić, bo zauważyłem, że ten rotor, on, zobaczcie, jak on powoli reaguje, jak się przekręca, tak? Natomiast po nasmarowaniu ten rotor po prostu pływa. Więc Chińczycy prawdopodobnie tych mechanizmów oni jakoś specjalnie nie smarują. I to jest coś, co... No i zobaczcie. Zupełnie inny zegarek, nie? Teraz słuchajcie, ta ciemna zieleń tutaj tego naszego insertu bardzo dobrze zgrywa się po prostu z tarczą tego zegarka i o to mi właśnie chodziło.
Wtedy mieliśmy też te cieniutkie takie wskazówki, natomiast teraz mamy wskazówki, które są dostosowane do grubości tutaj tych naszych punktów godzinowych, tak? I to jest właśnie cały clue, jakie chciałem tutaj uzyskać. Tak jak widzicie, te wskazówki, one tutaj fajnie dosyć świecą. One są wyciągnięte z pudełka i one nie dostały tak przez dzień jakby tej energii słonecznej. Natomiast one już świecą. To oznacza właśnie, że one są dobrej jakości. To jest dobry materiał i tutaj, że tak powiem, te nasze prace są wykonane. No i dobra, słuchajcie, na koniec smarowanie, tak? Czyli tutaj będziemy zaraz sobie weźmiemy uszczelkę, tutaj mamy smar silikonowy, jakiś tam chiński i sobie tutaj tą uszczelkę przerobimy i nasadzimy, ale to już przed samym nałożeniem dekla. Dekiel oczywiście zostanie wyczyszczony, przedmuchany, ale tutaj chciałem Wam pokazać coś takiego. Zakupiłem chiński taki olejek i to jest 5 ml taka buteleczka i on jest oznaczony jako 702, to jest olej syntetyczny. Tak jak tutaj widzicie, są te oleje jeszcze 701 i 902. Nie wiem, czym one się różnią. Jeżeli wiecie dokładnie, dajcie, że tak powiem, znać. Natomiast ja wciągam tutaj ten olejek i delikatnie zaraz tutaj przesmarujemy sobie tutaj tą górę tego naszego. Niestety, słuchajcie, nie mam takiej olejarki, nie mam takiej olejnicy i tutaj ja najczęściej biorę po prostu tutaj z góry. I teraz delikatnie tutaj rozprowadzam to, co mi się tutaj dostanie. Wiem, że już za dużo daję. O, i to jest wszystko, co jesteśmy tutaj, że tak powiem, w stanie przesmarować. I za chwilę sobie zakręcimy tym rotorem i zbierzemy nadmiar tego oleju. Więc to sobie tutaj idzie na bok. Oczywiście rotor. Sobie tutaj te. Zobaczcie, już zupełnie inaczej pracuje. Ja to czuję, że ten rotor zupełnie inaczej. Teraz zobaczcie, co się tutaj dzieje. On jeszcze, że tak powiem, jakby nie dostał tego oleju tam, gdzie powinien, a już zobaczcie to łożysko zachowuje się w zupełnie inny sposób niż wcześniej się zachowywało. Oczywiście pod światło sobie tutaj patrzymy, ile tego, czy to jest, czy tutaj się dużo tego dostało, czy nie. Tak, o, zobaczcie, tutaj zostawiłem taki ślad, czyli tutaj mamy ten smar i teraz najnormalniej w świecie przydałoby się ten smar usunąć. Czym to zrobić? Nadmiar jego usuwamy. Czuję po prostu, jak się tutaj ślizga ten element. I tyle, tak? Mamy posmarowane mechanizm. On teraz tutaj, przepraszam, on teraz tutaj będzie się troszkę lepiej sprawował na tym łożysku. Przedmuchamy sobie tutaj teraz ten nasz dekiel. Uszczelkę oczywiście też sobie przesmarujemy, ja to robię w rękach i używam smaru silikonowego, a nie oleju silikonowego. Moim zdaniem smar dłużej zostaje, lepiej zabezpiecza, lepiej smaruje moim zdaniem, tak? To jest, słuchajcie, nawyk z ASG tak naprawdę. Smar silikonowy oczywiście nie wszędzie pasuje, w niektórych miejscach tylko olej, ale moim zdaniem smar jakby dłużej spoczywa na elementach niż olej. Olej szybciej się gdzieś tam wydmucha, wytrze. Smar po prostu. No i mamy, słuchajcie, tą elegancko, ta uszczelka się tutaj układa. Ona jest grubsza, no to jest chyba siódemka. Dlatego właśnie ten zegarek ma taką wodoszczelność, jaką ma i ciężko było strasznie ten dekiel odkręcić, bo on tutaj jest przykręcony właśnie tak, jak powinien być, tak? Fajnie, że Chińczycy po prostu zaczynają robić takie zegarki, które nie tylko wyglądają, ale też po prostu działają tak, jak powinny działać. I nie chodzi mi tutaj o sam mechanizm, tylko właśnie o tą kopertę, tak? Że ta koperta po prostu zabezpiecza przed dostaniem się. A jeszcze błąd zrobiłem, bo nie osadziłem, słuchajcie, nie osadziłem tego naszego wałka.
przydałoby się jeszcze wałek osadzić, zobaczyć, czy to jest odpowiednio w odpowiednim miejscu. Ale to jest tak właśnie, jak gościu dużo gada i tyle. Tak, słuchajcie, na ten wałek też można byłoby dać troszkę tego olejku, bo on i tak będzie tam pracował w tym gnieździe, na tym mechanizmie, więc tutaj też jak damy troszkę tego na tym kluczu, tego olejku troszkę, ja Wam pokażę, ile ja to daję. On też będzie tutaj, że tak powiem, mechanizm powinien nam się tutaj odwdzięczyć za to. O, ja zbieram tylko to tutaj, co jest, wiecie? Zbieram tylko to. I teraz normalnie ten kluczyk próbujemy tutaj osadzić. O, już widzicie, że on dotyka jakby tutaj tej krawędzi lewej. W związku z czym trzeba go dać troszkę, że tak powiem, do góry. W tej kopercie. Ja dobrze mówię, do dołu. No ciężki temat, słuchajcie, tutaj jest z tym. Olej sobie tutaj odłożymy. Ciężki temat jest tutaj. Też nie ciasno osadzona jest, osadzony jest po prostu ten zegarek, ten mechanizm wewnątrz. O, teraz przesadziłem. Chociaż nie, teraz jest właśnie ok. O, zobaczcie, jak fajnie zaskoczył. Czyli teraz tak naprawdę jest na swoim miejscu. Można go nakręcić. Wciśniemy go, spróbujemy zakręcić częściowo. Jest, zakręca się i mamy to na swoim miejscu. Słuchajcie, gdybyśmy mieli chaptering normalny, tak, i on by był odpowiednio osadzony, to na chapteringu byśmy widzieli, czy indeksy godzinowe z chapteringiem się składają. I wtedy, że tak powiem, można byłoby ocenić, czy ten mechanizm prawidłowo siedzi, czy jest prawidłowo ustawiony po prostu w tej kopercie. Natomiast w tym przypadku no, jest to, że tak powiem, ciężkie, ponieważ ten nasz chaptering jest sterylny. Nie ma na nim po prostu żadnych oznaczeń niestety i nie ma żadnych kreseczek, nie ma żadnych tych elementów, które powinny się znajdować normalnie. I, no i niestety jest tak, jak jest. Tak? Czyli tutaj sobie dokręcimy palcami, obrócimy sobie zegar. Zobaczymy, jak on się teraz prezentuje. Nie, no słuchajcie, bez porównania. Słuchajcie, no sami przyznacie, że jest bomba, jest rewelacja moim zdaniem, tak? Mamy zupełnie inny zegar. Teraz możemy sobie tutaj zobaczyć na tym insercie. I ten insert, słuchajcie, bardzo ciężko chodzi, tak? Bardzo ciężko chodzi. On nie ma żadnego playplaya. Nie wiem, czy on jest tak dobrany, że on jest tak ciasny i on tak ma chodzić, czy on co tutaj biega, ale jest naprawdę tutaj, że tak powiem, mega mocno. Dobra, ja to dokręcam. No i słuchajcie, mamy to. Temat, że tak powiem, zegarka ogarnięty. Tarcza niesamowicie ładna, bardzo szczegółowa. Brakuje może tego znaczka, tak, oryginalnego, tam Seiko, ale nie ma co, że tak powiem, tutaj wybrzydzać. Od razu sobie ściągnąłem, przestawiłem sobie bransoletę i temat uważam za zamknięty. Mam nadzieję, słuchajcie, że materiał się podobał. Chciałem Wam po prostu pokazać, że to jest prosta sprawa, coś takiego zrobić, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i odpowiednie wskazówki dobrać oraz no oczywiście tarcza, tak? Czyli to, co chcemy tutaj na niej zrobić, to sobie zrobimy. Ja już mam jeszcze jeden taki zegarek, słuchajcie, tylko że z niebieską tarczą. Materiał się, że nie wiem, czy już został opublikowany, czy nie. Na pewno niedługo się zostanie opublikowany, bądź po prostu już był. Ale to jest właśnie ten sam typ tarczy, tylko tym razem nie mamy po prostu tego loga i to wszystko z mojej strony. Ja Wam dziękuję za cierpliwość, za oglądanie tego materiału, za obejrzenie. Mam nadzieję, że tam napiszecie, który zestaw wskazówek byłby najlepszy tutaj do tego kompletu i tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się, hejka.